No i dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Witam Was dzisiaj z kanapy, razem z Zyziem. A z kanapy, bo z pilotem najwygodniej na kanapie, stąd będziemy sobie oglądali telewizję, bo będziemy znowu mówili o aplikacji na Smart TV. Już ostatnio pokazywałem Wam dwie aplikacje. Pokazywałem Wam aplikację MeGoGo i pokazywałem aplikację Rakuten TV, z których możemy korzystać właśnie też na Android TV, bo właśnie ja tutaj akurat korzystam na Android TV. I te aplikacje można by było określić tak bardzo krótko, można je wykorzystać do oglądania telewizji w modelu Fast TV. Z czym to jest, mówiłem w jednym z tamtych poprzednich filmów, więc jeżeli chcecie o tym posłuchać, to zapraszam tam. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać aplikację Plex, którą też mógłbym ocenić, że jest to aplikacja do oglądania Fast TV, bo ona ma bardzo dużo kanałów telewizyjnych, jeszcze sobie do tego wrócimy, ale to nie wszystko, co ona oferuje, bo tutaj ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. I to chciałbym Wam pokazać. I oczywiście, tak jak powiedziałem, siedzimy sobie na kanapie, natomiast wszystkie te aplikacje i tak samo aplikację Plex możemy oglądać sobie, czy to na smartfonie, jeżeli mamy Androida, czy tam iOS-a, możemy oglądać je na smartfonie, na tablecie, czy na przykład na komputerze przez przeglądarkę. Natomiast no, my się skoncentrujemy tutaj na wygodzie. Ja lubię oglądać telewizję z kanapy, nie na kompie. Pokażę Wam, czym ona się takim wyróżnia i co ona ma nam do zaoferowania innego niż inne aplikacje, a myślę, że ma dużo. Teraz jest bardziej znana na rynku amerykańskim, gdzieś tam w Stanach, ale myślę, że rozejdzie się ona po świecie bardzo szybko. Dobra, skakujemy do aplikacji. Okno takie główne, strona główna, proszę bardzo, kontynuuj oglądanie, czyli taki standardcik. I to, co tutaj już zobaczycie, to jest właśnie jeden z plusów tej apki, bo możemy sobie tutaj obejrzeć naprawdę takie stare kinowe perełki, jak na przykład właśnie Utopię ze Stanem Laurelem i Oliwierem Hardym, czyli znanymi w większości z nas jako Flip i Flap, czy Gorączka Złota z Charlie Chaplinem. Wejdźmy tutaj do Gorączki Złota z Charlie Chaplinem. To, co jest właśnie bardzo fajne w tej apce, to, że tutaj, kiedy jesteśmy zalogowani, bo ja jestem tutaj zalogowany do tej aplikacji, do niedawna korzystałem z niej jeszcze bez rejestracji, bez logowania, natomiast tutaj warto się zarejestrować, warto się zalogować, bo dostajemy dostęp do dodatkowych funkcji. Przede wszystkim możemy sobie dodawać filmy do obserwowanych, możemy je oceniać. Przy każdym filmie nie dość, że będzie na przykład nasza ocena, tak jak tutaj powiedzmy oceniam sobie Gorączkę Złota, to jeszcze po lewej stronie mamy oceny albo z Rotten Tomatoes, albo z IMDb. Oprócz tego standard, czyli czas trwania, opis. Ale to, co jest fajne, to, że możemy tutaj sobie zjechać do dołu. Mamy całą tutaj obsadę i po tych aktorach popatrzeć sobie, z jakich filmów są znani. I na przykład wejdźmy tutaj w Charlie Chaplina. Pod spodem widzimy w ogóle tutaj oczywiście opis, ale pod spodem też widzimy, jakie filmy są dostępne z nim na samym Plexie. I pod spodem widzimy, z jakich filmów jeszcze jest znany. I tutaj przywołam film City Lights, czyli Światła Wielkiego Miasta. I tak jak widzicie, tu już nie mam możliwości odpalenia tego filmu. Mogę go tylko dodać do obserwowanych, więc go sobie tutaj dodam. Ale za to przy większości filmów, które są tutaj dostępne, ich opisy, możemy obejrzeć zwiastun. I oglądamy, jak Charlie Chaplin kupuje kwiaty u niewidomej kwiaciarki. Bardzo fajna scena. Są takie smaczki, takie fragmenty tutaj przygotowane, nawet jeżeli oficjalnie trailera nie ma. Pod spodem, kiedy przechodzimy, mamy jeszcze dodatki, no i mamy recenzje i filmy podobne do tego, więcej z Charlie Chaplinem, czyli tak naprawdę takie standardowe okna. Kiedy wejdziemy w ogóle do okna odtwarzania, tutaj ja wznowię film, mamy akurat reklamę. I właśnie, zobaczcie, po prawej stronie na górze widzę, ile sekund mi pozostało jeszcze tej reklamy. To, co jest według mnie atutem Plexa, przynajmniej na razie jak na naszym rynku, być może tych reklam po prostu więcej nie ma, które są dostępne u nas, to jest naprawdę niewiele reklam. Nawet powiedziałbym, że jest ich zdecydowanie mniej niż w innych tego typu aplikacjach. Kiedy już wrócimy do filmu, wejdziemy sobie tutaj w menu, widzimy parę takich ikonek standardowych, czyli play, przewiń do przodu, oczywiście możemy przewijać tutaj sobie na linii czasu, ale tutaj mamy też napisy zazwyczaj, tutaj możemy sobie włączyć akurat język angielski albo bez napisów, natomiast to jest film niemy, więc i tak nie za wiele by nam dało tutaj włączenie tych napisów. Po prawej stronie możemy tutaj zminimalizować jakby okno i przeglądać sobie materiały, sprawdzać coś innego w aplikacji, a później wrócić z powrotem do pełnego okna. Niżej mamy obserwowane tytuły, ale to, co jest ciekawe, wejdźmy tutaj w tytuł IT.
tej aplikacji możemy dodać sobie informacje, z jakich platform jeszcze korzystamy i jeżeli któraś z tych platform oferuje dany film, od razu aplikacja nam podpowiada, w którym serwisie możemy ten film zobaczyć. Kliknięcie w taki skrót od razu przenosi nas do danej aplikacji. Możemy tutaj kliknąć więcej i teraz zobaczymy, w jakich jeszcze aplikacjach dostępny jest dany film. Zanim przejdę jeszcze do telewizji, przejdę jeszcze tutaj do zakładki filmy i seriale. Mamy tutaj posortowane filmy i seriale po kategoriach. I tutaj zwróćcie uwagę na to, że pomimo tego, że sama aplikacja nie ma jeszcze tłumaczeń filmów na język polski, to tutaj całe menu i te kategorie, wszystko jest już w języku polskim. Jest normalnie język polski do wybrania w ustawieniach aplikacji. Tu mamy zakładkę Music. I jest tutaj do połączenia się z serwisem Tidal. Tu jest zakładka Twoje multimedia. Ja dzisiaj się do niej odnosić nie będę. Tutaj możemy streamować ze swojego urządzenia różne materiały. Tu mamy już zakładkę Live TV. To jest na pewno coś, co zainteresuje osoby, które szukają właśnie takich aplikacji modelu Fast TV. I tych kanałów jest tutaj masakrycznie dużo. Pojawiła się nam reklama. Reklama też jest już przygotowana w języku polskim, więc chyba dostrzegają, że ta aplikacja jest również instalowana przez użytkowników w naszym kraju. Wejdźmy tylko w jeden z tych kanałów, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy uruchamiamy takie okno, możemy kanał dodać do ulubionych, usunąć z ulubionych, możemy też włączyć napisy. Przechodząc dalej, tutaj mamy wszystkie kanały Plex. I ja je policzyłem. W Polsce dostępnych mamy 194 lub 195 kanałów. Jest tego mega, mega dużo. Mamy tutaj właśnie różne kategorie i jeżeli ktoś lubi, na przykład może sobie tutaj włączyć kanały o gotowaniu. Tutaj mamy dwa takie kanały. Tutaj mamy jeszcze kanały muzyczne, mamy kanały w języku hiszpańskim, międzynarodowe. No i fajnie jest to wszystko pogrupowane. Możemy je sobie przeszukiwać po tych zakładkach. Ale przejdźmy dalej, bo to jest dopiero początek tego, co ta aplikacja może. Przechodzę do magicznej zakładki Odkryj. Przed chwileczką dodaliśmy do obserwowanych film City Lights i widzę tutaj swoją aktywność ostatnią. Tutaj mam taką zakładkę People. Tutaj są ludzie, bo w tej aplikacji możecie dodawać znajomych. Tu mam już tutaj znajomą Ewelinę. Mogę podejrzeć, co ona w ostatnim czasie oglądała, co dodała do obserwowanych. I to jest ciekawe, że od razu jakby aplikacja sumuje i widzimy, że ta osoba obejrzała dwa filmy, sześć seriali, które łącznie miały 297 odcinków. Poniżej mamy oceny i widzimy, jakie oceny nasz znajomy dodał do tych filmów, które oglądał. I na dole widzimy listę znajomych tej osoby. Tutaj jestem akurat ja. Mogę przejść do swoich dodanych informacji i widzimy, że ja tutaj dodałem już 22 filmy, 32 seriale, które łącznie mają 1800 odcinków. Tu jeszcze mam zakładkę popularne, gdzie widzę inne, na przykład top obserwowanych tego tygodnia i mogę przejść tutaj na przykład o detektyw. W tym tygodniu obserwowany często przez różne osoby. Od razu przechodzę niżej, mam gdzie mogę ten serial obejrzeć. Tu możemy zobaczyć obsadę serialu i sprawdzić, w jakich innych filmach grali dani aktorzy. Nie chcę Was zanudzać, bo wierzę, że każdy potrafi sobie sam sprawdzać, przeglądać to i sprawdzać, co ona może. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej aplikacji. Wszelkie komentarze na dole mile widziane, wiadomo, zasięgi się dzięki temu poprawiają. Jeżeli chcecie, to zapraszajcie mnie do znajomych, znajdziecie mnie tam jako ewir.pl. No a na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć, pozdrawiamy Was razem z Zyziem. Na razie.